Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym nagraniu tutaj na kanale, w kolejnym naszym spotkaniu. Oczywiście, zacznijmy to spotkanie tutaj od bardzo ważnego aktu: aktu wysłania miłości w świat do wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, które są daleko od Boga i szukają tej właściwej ścieżki życia. Więc bardzo proszę kochani, żeby teraz każdy z was wpisał to bardzo ważne słowo miłość w komentarzu. Bardzo proszę, wpiszcie teraz słowo miłość w komentarzu. I gdy będziecie je wpisywać, to poczujcie, jak ta miłość płynie dla wszystkich innych właśnie osób potrzebujących, osób, które tej miłości najbardziej potrzebują. Bardzo kochani proszę o okazanie tego aktu miłości do innych osób. W dzisiejszym naszym spotkaniu mam tutaj pewien materiał, dosyć krótki, ale bardzo istotny. Oczywiście zachęcam tutaj, bo to jest związane z ostatnimi odcinkami. Zachęcam do oglądania tych nagrań w całości do samego końca, ponieważ nieraz na końcu pojawiają się bardzo ciekawe informacje. Informacje bardzo znaczące, więc warto być do samego końca. I wysłuchać w całości tego, co mam tutaj Wam do przekazania. Oczywiście, dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję również za wszystkie wiadomości. Chciałem Wam powiedzieć też, że wczoraj wieczorem zaktualizowałem listę tych praw, które wejdą w życie w Polsce, wejdą w życie w Nowej Erze. Jak również te prawa. Będą stosowane i wdrażane w innych państwach. I to jest bardzo ważne. Jak również, oczywiście, czekam na Wasze komentarze. I jedno z, tych praw, jedno z tych praw pojawiło się, wczoraj dokładnie wieczorem wpisałem. I jest to prawo związane z jedną rzeczą w Kościele katolickim, mianowicie z celibatem i tym, że ksiądz. Ma te święcenia kapłańskie i tak dalej, ta cała jest procedura, i w związku z tym wszystkim, kapłan nie może po prostu wstąpić w związek, być oficjalnie w związku z kobietą. Dla mnie to jest niesprawiedliwe, dla mnie nie jest to dobre dla ludzi, dla miłości. Są kościoły różne. Na świecie, w których jest taka możliwość, żeby kapłan i miał rodzinę, ale też sprawował swoją posługę kapłańską, i nie ma w tym żadnych sprzeczności, nie ma żadnych problemów, więc ja tutaj osobiście jestem za tym, żeby taki celibat całkowicie znieść, ponieważ, jak jeszcze raz mówię, to jest niesprawiedliwe i jest to nie jest to dobrym dla ludzi ogólnie, jak również w szczególności, jeżeli chodzi właśnie o, o kapłanów. Więc e, mam nadzieję, że to bardzo szybko ulegnie zmianie. E, jest to przedostatnia pozycja na tej liście, ponieważ zawsze w ostatnim wątku piszę aktualizację, i nawet o której godzinie nastąpiła zmiana. I przypominam, te prawa, które mają wejść w Polsce i na e, świecie, e, one też wejdą częściowo już po e, działaniach wojennych. Po tym, jak się ujawni antychryst, ujawni się tutaj namaszczony to te prawa już będą wdrażane. I oczywiście wy tu macie też na to wpływ, ponieważ wiele osób się odezwało, wiele osób podało swoje tutaj um, pomysły, swoje inwencje, które powinny być um, wprowadzone. Czekam oczywiście na wasze tutaj um, sugestie, co powinno być, czego nie powinno być, jak to um, wy um, jak to wy jakby Postrzegacie ten temat, bo to jest bardzo istotne. Jak również pojawiły się komentarze i to sporo pod tematem e, aborcji, bo też jest to zawarte w tych boskich, e, w tych nowych prawach. E, będzie to prawo Boże, które zostanie wprowadzone. I jest e, tam temat aborcji, i chciałbym, e, żebyście się odnieśli też do tego tematu. E, prosiłbym, żebyście napisali najlepiej na tej grupie. To jest grupa Łukasz Andryszczak, przesłanie dla świata na Facebooku, tak się nazywa ta grupa. Link do tej grupy znajdziecie pod tym nagraniem. I bardzo bym chciał, żebyście też się odnieśli do kwestii aborcji, jak ten temat powinien być w społecznościach rozwiązany. I czy waszym jakby czy waszym w waszym rozumieniu? Powinno się kobiety wysyłać do więzień za to, że dokonały aborcji, bo dla mnie nie jest to właściwym posunięciem. Powinno się uświadamiać, powinno się e, mówić i e, przekazywać takie informacje odnośnie prawa Bożego, jak działa prawo przyczyny i skutku, jak działa Boża Sprawiedliwość i iść w tym kierunku niż, e, nie wiem, karać tutaj kobiety, jakoś, e, jakiś taki rygor wprowadzać i tak dalej. Jest ten temat e, podany na grupie, zachęcam tam najbardziej do komentowania, bo tam będzie to wszystko ułożone i jest ten główny post właśnie z mapą Europy i z Polską zaznaczoną na czerwono więc bardzo proszę o komentarze jak również jeżeli chodzi o ten dzisiejszy przekaz do czego chcę tutaj dążyć co chcę Wam przekazać, to bardzo też proszę kochani bo to jest bardzo ważne, żebyście polubili to nagranie bardzo proszę, aby każda osoba, która ogląda to nagranie żeby kliknęła tego kciuka w górę. To jest bardzo ważne i to sprawi, że więcej osób będzie mogło zapoznać się z tym nagraniem, usłyszeć tego przekazu. Więc bardzo proszę, polubcie to nagranie. To nic nie kosztuje, a naprawdę bardzo tutaj pomaga. Dlaczego mówiłem ostatnio o tych yy, odcinkach? Dlaczego powiedziałem, żeby odcinki oglądać do końca? Ponieważ pojawiają się często takie wątki bardzo istotne. Tutaj mam na przykład komentarz i Pana Jezusa, które nie zostały wszystkie zawarte w przekazie. Był to przekaz Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Możecie go całego przesłuchać w ostatnim moim filmie, którym z kolei jest ten przekaz. On jest 18 września 2023 roku. Jest to orędzie Jezusa. I, i tutaj w komentarzu Luz de Maria de Bonilla pojawiły się bardzo ciekawe słowa. Warto je przytoczyć. I również je przytaczałem... W odcinku o tym, że jest przekaz dla ludzi, dla osób za granicą, dla Polaków. I chciałbym, żebyście teraz wysłuchali. Komentarz Luz de Maria: Bracia. Nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus powiedział mi, Umiłowana moja, ci, którzy szybko mi odpowiadają i walczą o to, by być innymi, szukając jedności. Zrozumienia i bratniej miłości, będą posiadać ten niezmazywalny znak wyróżniający mojej miłości, który jest rozpoznawany przez moje legiony anielskie, po to, aby śpieszyły Wam na ratunek, nade wszystko w chwilach największego zagrożenia. Córko, powiedz swoim braciom, aby pośpieszyli się w drodze swojego nawrócenia. To pilne. Z wiarą oczekujmy i z większą pewnością stawajmy się lepszymi dziećmi Bożymi. To są słowa Luz de Maria, słowa od, także od Jezusa. Więc, kochani, tak jak ja to Wam powiedziałem, jest to w różnych pismach, proroctwach zawarte, że osoby ze świetlistym znakiem na czole, ze znakiem krzyża, ze znakiem miłości będą rozpoznawane przez Aniołów, Aniołów w Bożej Sprawiedliwości. Aniołów, tutaj z legionów anielskich, także tutaj właśnie Jezusa Chrystusa, Michała, Archanioła i tak dalej. I te osoby będą chronione. Więc swoimi działaniami, swoim życiem, swoim podejściem do innych osób, wysyłaniem ich tym wszystkim osobom miłości, zmianą swojego życia, postępowania, zapewniacie sobie, kochani, bardzo wielką ochronę i zapewniacie sobie właśnie ten znak. Znak, który pomoże Wam przetrwać przez te najcięższe wydarzenia, który pomoże Wam przetrwać te wszystkie dni grozy, które nadejdą, i tutaj mówię o, oczywiście o wojnie, jak również mówię tutaj o kataklizmach, ale w czasie jeszcze większych prześladowań niż jest teraz. Więc bardzo proszę, starajcie się być codziennie lepszymi ludźmi, starajcie się żyć w miłości, wysyłać tą miłość innym. I dwie rzeczy najważniejsze to to, żeby traktować wszystkich z miłością jak najwięcej, jak najwięcej, nie czuć do nikogo urazy, w żaden sposób, nieważne co wam ktokolwiek zrobił, co, co nastąpiło w przeszłości, powinniście wybaczać, a drugą rzeczą nie powinniście nikomu złorzeczyć, nie powinniście osądzać, krytykować itd., tak Wiem, że wielu z Was powie teraz, że ja nie osądzam, ja nie krytykuję, ale przemyślcie każde swoje słowo, które wypowiadacie i każda myśl, która Wam przychodzi do głowy. O każdym człowieku, który Was spotyka, jeżeli chodzi o ludzi, których gdzieś tam widzicie, macie z nich kontakt. Wiele osób naprawdę nie zdaje sobie sprawy, a wydaje opinie, wydaje osądy. Jest to... Ciężkie do wyzbycia się, bo to też, wiesz, też jest wasza część takiej świadomości, to wasze ego, tak? Ale trzeba to zmieniać w sobie, kochani. Nawet forma niechęci, obojętności do innych osób jest też nie do końca dobra, powinno się mimo wszystko wysyłać tą miłość innym, kochani. Nade wszystko wybaczać i wysyłać miłość innym. Ci, którzy źle czynią że według Was e, złą drogą po, e, po prostu kroczą, modlcie się o ich nawrócenie i to będzie najlepsze dla nich, jak również dla Was. E, ja, kochani, Wam dziękuję tutaj za wysłuchanie tych moich parusów. E, I teraz, tak, bardzo ważna rzecz: e, w komentarzach pod filmami będę zamieszczał, zawsze teraz będę się starał, zamieszczać e, komentarz z. Y, y, komentarz z zapytaniem o pytania, jeżeli chodzi o Wasze pytania w odcinkach. Jeżeli będziecie chcieli mi zadać jakieś pytania, byście chcieli, żebym ja je tutaj na nie odpowiadał, to bardzo proszę, byście pod tym przypiętym postem pod filmami, żebyście wpisali swoje pytanie i ja będę miał potem... Łatwiej, żeby te pytania od, y, odnaleźć, ponieważ tych komentarzy jest bardzo dużo i nie zawsze wszystko jakby gdzieś tam znajduje. Więc będzie pierwszy komentarz podpięty. Śmiało, piszcie swoje pytania. Bardzo liczę na to. E, wystarczy skomentować e, mój komentarz i ja sobie wtedy będę wyłapywał z, z odcinków i starał się też przygotować takie odcinki z pytaniami, odpowiedziami, y, tutaj właśnie dla Was. Więc, kochani, ja Wam dziękuję. Za wysłuchanie, oczywiście, bardzo proszę tutaj o dalsze wsparcie tej mojej zbiórki na wyposażenie naszej karetki ratunkowej. Zbieram cały czas na defibrylator w głównej mierze. I ogólnie tutaj na wyposażenie medyczne to, co jest niezbędne w tym samochodzie, w tym pojeździe więc bardzo proszę o wsparcie. Zbiórka na wyposażenie naszej karetki ratunkowej jest tutaj informacja w tej karcie końcowej. Wszystkim, którzy pomogliście, wielkie Bóg zapłać. Ja wam kochani, już dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.